Kontynuując ten MMA, tak. Z tego co wiadomo, organizacja planuje powrócić około lipca maja. I Tomasz Dwor był flagową postacią tej organizacji. Co w wypadku, gdyby Tomasz Tadeusz Kolewa odezwał się do Tomasza Dwora z proponowany występ? Do Tomasza Dwora, tak? Pytanie? Do Tomasza Dwora pytanie, tak? No. Ja na razie jestem, tak jak powiedziałem wcześniej, dla mnie liczy się pierwszy marzec, a co będzie po pierwszym marcu, to bym zdecydował, bo ja już też słyszę, że MMA tak ma się odrodzić i w listopadzie i tak dalej, a ja nie mogę czekać na to, aż ktoś się odrodzi, czy nie, ja muszę po prostu żyć, zarabiać na życie i jest tutaj nowy projekt. Zobaczymy, jak będzie po pierwszym marcu, wtedy będę się wypowiadał na temat następnej organizacji. Jak miał okazję już się przyjrzeć swojemu przeciwnikowi i jakie są pierwsze wrażenia co do tego rywala? No, wrażenie jest takie, że wygląda na mocnego przeciwnika z dobrym rekordem i to jest taki, można powiedzieć, młody wilk, na którego trzeba się solidnie przygotować. Zresztą, tak jak ja już wcześniej za każdym razem w wywiadach mówię, że kto by to nie był, to i tak trzeba być gotowy na 100%, na 100% trzeba trenować i wolno odpuszczać, bo to, że jest nieznany dzisiaj, nie znaczy, że za pół roku czy za rok czasu może być bardzo znany i dlatego trzeba być gotowy. No jeszcze takie jedno pomocnicze pytanie, jak długo już słyszałeś, kiedy pierwszy raz padło w ogóle jego nazwisko? Tak naprawdę to jest bardzo świeży temat, bo wcześniej tutaj były propozycje, aż propozycje, to były takie tropy bardziej wiodące na wschód, ale tam się po prostu nie udało i to jest tak naprawdę ten przeciwnik, ja o nim wiem tak naprawdę od wczoraj, ale dzisiaj też to było tak do, na ostatnie już sekundy zostawione, że został podpisany kontrakt, także mam nadzieję, że już się nic nie zmieni i będę już trenował na tego zawodnika.